I walczymy! Kto by się spodziewał? Dobra, wszyscy na środek, albo w zasadzie kryjemy naszą balistę. O, możemy rozpoczynać. Nie, na razie poczekamy. Chodźcie tutaj. I teraz. Ta kula ognia by się przydała, ale niestety na przeklętej ziemi to my nic nie rzucimy. Kula ognia by się przydała szczególnie wtedy, kiedy już by się skupili tutaj. W jednej zwartej grupce. Która zwarcie by poszła też do piachu. Po raz kolejny. Dobra. A nikogo nie ma pełnego ataku. Szkoda. Ale i tak biedy nie ma. A właśnie, 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 właśnie. Jakąś tam magiczną strzałę możemy rzucić od biedy. Albo błogosławieństwa. Ho, 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 ho! Jak masz moc? Wystarczy. To zaraz, jak będzie się ruszać. Tak, czekajcie. Oni nie czekają. I dobrze. Będą bliżej. Mocniej będziemy uderzali. Dobra, to nawet overkill. I to dosłownie. Hops. No to uciekamy. I tak. Krasne ludy. Zombie? 2-4, 2-3. 20 HP. 20 HP. Obrona 5, atak 5. Atak 14, obrona 16. Troszeczkę lepiej będzie. Zowiało grozą. Rozszarpiemy tego. Zabił nam jednego. Bronię się. Żeby nie robić miejsca na atak. Bo tamten miał dwóch. Hops. Teraz już może sobie atakować. Artefakt. O! Napotykasz kowala, który topi właśnie wyszczerbione miecze i popękane zbroje, aby odzyskać z nich metal. Kiedy opowiadasz mu o celu swej misji, daje ci starą zbroję, która, jak mówi, jest dla niego bezwartościowa, gdyż nie mógł jej w żaden sposób stopić. Zbroja ognistej mocy! Zwiększa moc o 5! Wiedza moc? Ach, będziesz gromił tymi swoimi strzałami. Niedługo. Czarni rycerze? Paru. 5-9. Spróbujemy swoich sił. To w następnej turze. Tak, ty już masz obrany cel. Tu jest jeszcze drewno. Ewentualnie. To najpierw. Gargulce. Ale będę miał słabe morale. Komuś trzeba te gargulce oddać. Tam jest jeden kandydat, ale jest bardzo daleko. Aislinn. Tak. Niech będą. Plus jeden obrony. Dobrze, będę zbierał. W następnej turze... Nie, stąd już nie. Ale exp się przyda. Sandro. Kosimy. A może i nie? Nie, to nie ma sensu. Zdecydowanie nie ma sensu.
pełna lamy. No dobra. Sandro niestety nie ma mocy magicznej. Ale jeszcze tu zwiedzi, co jest, co się kryje. Ach, szkoda, wszystko jest bronione. No to wracasz się w takim razie po skrzynkę ze skarbami i pojedziemy do miasta. O, Katarzyna! Katarzyna ze Szczecina. Co tutaj jest? No co, 7 tych lepszych? Po czymś pojedziemy. Oczywiście, że wiełak ziemi. No dobra, nie będziemy tacy samobójczy. Możemy rzucić implozję. 175 punktów obrażeń, ale 30 many. Jak ma się w ciul many, no to wtedy można rzucać. Ponieważ cóż, wtedy maksuje się swoje czar naturę. Ale jak się ma mało many, no to lepiej rzucić te 2 czy 3 tury lodowy pocisk. Nawet więcej niż 3. No, nie wystarczy, żeby zaoszczędzić na kolejny. Ale na coś innego, na przykład magiczną strzałę, już da radę. Hops. Ups. Za mało. Czekamy, czekamy, czekamy. O! Ginie jeden. Dostał w skórę. Krzyżowcy muszą bić. Jako pierwsi. Dobra, tym się bronię. Oczywiście wyskakuje na rzeź. To jakoś tak bliżej w tą stronę. O, jakoś tutaj już pewnie jak przyskoczy do niego, żeby wyssać z niego do cna całą krew, to już będziemy mieli mocny strzał. Tak mi się zdaje. Tutaj jest szansa, że nie. Nie, będzie źle. Dwa wampiry będą ginąć następnym razem. O. Już powstaje kolejny. 30-66. Mm. 35 przynajmniej. Ach, przynajmniej jednego mi zabije. Więc nie ma sensu atakowanie gryfami. Lepiej, żebym tutaj zrobił, o, coś takiego. I teraz, oślepienie? Nie podziała na tych chamów. Szkoda. Zawsze będę mógł kogoś wskrzesić, jeśli czegoś teraz nie rzucę. To jest dobra myśl. Tak, broń się. Zarżniemy cię. Fuck! O! Dobrze, 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 dobrze! Szybko pójdę. Myk i nie ma. Co tutaj rzucić? Wskrzeszenie? Już mogę rzucić w zasadzie, ale zaraz, zaraz, zaraz się wstrzymam przynajmniej te dwa ruchy. Zablokować tu? Czy poczekać na tego? 6, raz, dwa, nie dojedzie tutaj. Więc mogę bez problemu poczekać. Czekaj. Hops. Aha. Dobrze. Więc mogę wskrzeszać już. Tak mi się zdaje. 3 kuszników wskrzeszyłem. Czekamy, czekamy, czekamy. Czekaj. Zabijemy? Zabijemy! Nie ma problemu. 3 z pierwszego i drugiego poziomu straciliśmy. Jedynie. O nie! A nie, dobrze. Już myślałem, że to coś z nekromancją. Taka czacha zawsze coś takiego sugeruje. Ale tarcza zionącej śmierci tutaj daje obronę bohatera. +3.
O! To było kiedyś, ale teraz można spojrzeć na to świeżym okiem. Twoje wojska odnajdują małą kaplicę zbudowaną ku czci nieumarłych. Na cholery my mamy ją czcić, skoro nasi wrogowie to nie umarli. Ale, błogosławiąc kaplicę, widzisz, że kamienna tarcza zawieszona nad ołtarzem pęka. Okazuje się, że pod kamieniem ukryta jest prawdziwa tarcza, którą bezwłocznie wydobywasz i zabierasz z tego przeklętego miejsca. Gittens. A teraz? Tak, kamienny posąg wojownika, który obraca się w pył, jak zabieramy ten puklesz króla Gnoli, który zwiększa skuteczność obrony o 4. Wiecie co? Moc by się przydała, a nie? No ale cóż. Strzelcy, strzelcy! I co teraz? Katarzyna się spotka z Krystianem. Na małe rendezvous. Którędy najszybciej? Tędy. Już widzę, że pali się do tego. Dobrze. I co teraz? Ulepszyć coś? Nie. Ale zanim my się dobijemy, żeby mieć aż 30 klejnotów, to mała chwila minie. A jeszcze mamy magazyn tutaj. Zresztą w każdym z tych miast mamy magazyn, z tego co widzę. Tak, tutaj jest. To mi zawsze wygląda, jakby miało dostarczać siarkę. Takie żółte na górze. I tutaj jest. Tak. Jeden kryształ, mimo tego, że widać, że ewidentnie ma tutaj drewno. Skąd on bierze te kryształy? Może właśnie w drewnie są ukryte? Różne rzeczy w fantazji słyszałem. Może się tak zdarzyć. To jest całkiem ciekawa inwestycja. 5000, 10, 10. A, mam skarbiec. No cóż. Albo wóz, albo przewóz. Tutaj też zamek. 5000, 10, 10. A tak jak mówiłem, ja będę tutaj brał ludzi. Stąd. Głównie. Więc nie ma co szaleć w innych miastach. Dobra, nic nie kupuję. Tak. Tydzień psa. Populacja królestwa zwiększa się. Teraz skorzystamy z magicznej spacji, żeby odwiedzić stajnie centaurów. I kolejni centaurowie. I kolejne centaury. Jak kto woli ich odmieniać. Możemy nawet najechać teraz na skarbiec krasnoludów. Myślę, że jest spora szansa, że rozwalimy ich. Okej, to jest wszystko gołocone generalnie przez nas już. Zaczynam coraz lepiej grać, tak mi się zdaje. Już nie czekam na następny tydzień, czy tam na jednostki nowe, żeby brać podstawowe. Tak, to będzie quest najbliższy. No to już. Nie ma co się zastanawiać. Świątynia obłoków, niestety na razie można jedynie podumać w obłokach nad kupowaniem tego. 54 tysiące. To mi się podoba. Teraz pytanie, czy ulepszać złoty pawilon? Tak. A w zasadzie, na cholerę. Ja mogę zrekrutować gigantów, resztę zostawić. Szybkość 7. A, mogą być nagi. Będą też szybkie. Tak. Dżiny? Nie, nie ulepszone. Och, arcymagowie jeszcze. Tak, też szybkość 7. Więc jest spoko.
Gremliny już szybkość 5, więc będą kulą u naszej nogi. A resztę zostawiam? Może być. Rzucacie? Jeszcze nie. Dobre morale. No to lecimy. Aha, tak. I niedługo będziemy atakowali następnych. A tymczasem czarni rycerze. Ach, że też musieli się tak rozdrobnić. Cóż, tymi jednostkami to ja nie mam szans. Niestety. Ale jak walnę jakiś czar, źle nie będzie, o ile mam manę. Zobaczmy to. 14 many. To nie zadziała na przeklętej. Przykro mi. Bardzo mi przykro. Cóż, gotujemy się na śmierć. Błogosławieństwo dla naszej pięknej balisty. Jest szansa, że kogoś zabije. Broń się. A, zabije. Biednie. Ale przynajmniej to nie zwalnia z obrony. Nie ma żadnej ujmy. To jedynie zwykła klątwa. Na szczęście. Częściowo. Działa? Działa nadal? Dobrze. Moc 9. Raczej będzie działać na razie. W takim razie możemy walnąć jeszcze czymś innym. 10 many mam. O? No cóż. Fortuna? Kołem się toczy. My już mamy 4 koła. Ciekawe ile mi da. A, pewnie tylko jeden czy tam... Jeden założę się. Albo dwa. Porywa. 110 punktów obrażeń. No to jedziemy. Ten zginie od normalnych siepaczy. Na razie się. 10-32 obrażeń. To lepiej się broń. Będziemy przynajmniej bronili balisty. Tutaj 15-30 obrażeń. To sama sprawa. I teraz tak. No cóż. Tak to się kończy. Czy coś tam możemy uderzyć? Koniec z tymi. No co on liczył? Że zablokuje balistę? Tak to wyglądało. Nie udało się! Magia wody mistrz. Mądrość mistrz. Jak Krystian się wróci... Tak, będzie lot. Magia wody też się przyda. Ale... To później. Ingam? Nie, skoczyć właśnie tutaj. Gargulce niech będą. Będę miał więcej do wyrzucenia. Krywka cyklopów. Nie, dziękuję. Wątpliwa to przyjemność. 1000 ekspa. Czuję się jak młody bóg. O! O! Uhuhu! Tego w życiu nie widziałem. Chyba. Przynajmniej ostatnio. Podczas tego zagrajmy. Aislinn zawsze wolała. What the fuck? To jest kobieta? Nie no, bez kitu. Bez kitu, no... To są raczej męskie rysy, z tego co widzę. Ja będę się zwracał jak do mężczyzny.
Co prawda truposza, ale... Aislinn zawsze wolała oglądać ziemię z lotu ptaka. Wielu zadziwia łatwość, z jaką on zwraca życie zmarłym. Deszcz meteorów? Czemu nie ma gusta do zwracania życia zmarłym, czyli animacji? No cóż, może się pomylili. A, poczytamy. Lord Hart. Mówi się, że wyjazd Lorda Harta z... Lorda Harata. Zenrof był spowodowany więzami z nekromanckim kultem, ale jego służba kronie Rafi była tak samo bez skazy jak wtedy, gdy służył dla Rolanda Ironfista jeszcze przed wojną o sukcesję. Czyli on miał historię z tymi nekromanckimi ścierwami, których tutaj trochę mamy. Christian. Mój ulubiony bohater i tylko dlatego, że zawsze pojawiał się w pierwszej misji, w pierwszej kampanii. Christian był zawsze bardziej pionierem niż rycerzem. Zanim zdecydował się na wojskową służbę w Rafi, zdążył odwiedzić wszystkie zakątki Enrof. Pomimo, że jest wędrowcem i marzycielem, jego taktyczne umiejętności sieją postrach na polach bitew całego świata. On mi tutaj nie wygląda na marzyciela. Cóż, Ingham, kleryk. Przed atakiem Kreegan, Ingham prowadził skromny klasztor. On i jego mnisi szybko zostali wcieleni do służby dla erafiańskiej korony. Nimbus! Kiedy Nimbus był małym chłopcem, miał psa, który w końcu zdechł ze starości. Smutne. To dlatego pewnie został nekromantą, tak? Nimbus odkrył, że wystarczy złożyć w ofierze małego ptaszka, aby wskrzesić swojego ulubieńca. To mi się podoba. Czynność tę powtarzał za każdym razem, gdy jego pies umierał. Zanim zdał sobie z tego sprawę, poznał pierwszy tajnik nekromancji. O, cóż... Aislinn, tak, piękna kobieta. Sandro! Tym razem już studiował. Sandro studiował nekromancję najpierw pod kuratelą maga, a później Lisza Etrika. Przewędrował niemal cały Enrof i Rafię, a obecnie służy Finneasowi Wilmarowi, przywódcy nekromantów w Deia. To może powinniśmy go zwolnić? Albo zarżnąć we śnie, skoro służy wrogowi. Katarzyna. Jaka panująca królowa Erafi Katarzyna nadal walczy o bezpieczeństwo? To ma być pytanie? Jezus! Ta polonizacja woła o pomstę do nieba, mimo wielu poprawek od Raisin Shuriken Boom. Jeszcze... daleko od sfinalizowania tego. Cóż, jaka panująca królowa Erafi Katarzyna nadal walczy o bezpieczeństwo swych poddanych i pokój. Ale poparcie dla jej działań spada w miarę jak jej poddani są coraz bardziej znużeni tą nieustającą walką. Cóż, szybko walcz! Sorsha. Podążając za przykładem królowej Katarzyny, Sorsha dołącza do szeregów erafiańskiej armii. Szybko pokazała, że jest mistrzynią walki na miecze. Dowództwo nad pierwszym oddziałem przyznano jej krótko po przybyciu Kreegan do Erafi. Tyle. Jak widać tutaj, na tym panelu nawet więcej bohaterów się by nie znalazło. Chyba, żeby zlikwidować tą flagę? Albo tą ikonkę. Dobra, ale ja tej tabliczki użyję teraz do wyjścia z tego panelu. Szaleństwo, nie? Dobra. Sandro, Katarzyna i Aislinn. Co tobą, Aislinnie, zrobić? O, po kolejny exp mogę polecieć. Sandro? Tak, hajsik i tyle. Jeszcze zobaczmy, co za czar tutaj oferują. Przyspieszenie. Nic wielkiego, niestety. Sandro, 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 Sandro. Ty tutaj polecisz, będziesz później dostarczał wojska. Katarzyna. Tędy. I tyle. Co tam tutaj jest? Mogę ulepszyć ołtarz życzeń? On wymaga tylko drewno. Tak.
tak zrobię. Ho. Dobudowali sobie zdobienia. Tyle. To tak zostaje. A w zasadzie, ja mogłem tutaj kupić coś. Wóz z amunicją. Nie, to bez sensu. Wydawanie kasy praktycznie, że na próżno. O. Lord Hart. Ty powinieneś tutaj szybko lecieć, skoro masz jednostki z tego zamku. Christian. Hello! Galtaran będzie szalał. Spadamy. Ingam. Coś jeszcze? Nie. Nic. Mamy gremliny. Super, fajna mieszynka. A co jest tutaj? Że też tu nie spojrzałem. Sandro. Sandro. O, nic. Czyli jedyne wyjście do nas... O, są dwa. Jedno jest tutaj, drugie tu. Obawiam się, że którędyś będą chcieli zaraz przychodzić. I obawiam się, że to będzie ta strona. Cóż. Christianie, zaraz się doładujemy. Dobra, na razie weź gości stąd, tak. Tak będzie okej. Kittens. I tyle. Dobra. Christian będzie musiał później jeszcze pójść tutaj. Wziąć ludzi z fortecy. No cóż, chwilę to potrwa. Niestety.